Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, jesteśmy w Krainie Tysiąca Baśni i wykonujemy zadanie główne dawno, dawno temu. Ostatnio odnaleźliśmy Sianę i nie wiem, czy możemy z nią jeszcze... Cześć, Geralt. Cześć, jeszcze nie możemy pogadać, także idziemy w takim razie dalej. To co właściwie dzieje się w mieście? Leje się krew. Więc musimy się śpieszyć. Spokojnie, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. No dobrze, fajnie. Zbieram zatrute jabłka, nie wiem po co mi to będzie potrzebne. I dlaczego ta kamera znowu tak świruje, no. Już było dobrze ostatnio w miarę. Znajdź Józia. W międzyczasie musimy troszeczkę się zająć tym, żeby porozmawiać ze Sianą. Okej. Okay. Uważaj, skrzaty! Zatłukaj cię! Dobra, dobra. Skrzat. Będzie ich tutaj troszeczkę w tym miejscu. Mam broń zepsutą, więc musimy się tym zająć. One, jak widzicie, zachowują się jak nekkery. Masakra. Troszeczkę umieram. A ten skrzat to co? Naprawdę? Czy ja mogę medytować w tym miejscu? Byłoby super. O! Zbyt sympatyczne te skrzaty. Samo mi zaktualizowało tutaj rzeczy w ekwipunku, więc dobrze. My tak, naprawimy sobie broń. Bo to jest dosyć istotna rzecz. Kochani, bo ja bym się eku nie zacinał. Dobra. Standardowo 40%. I zobaczmy. Miały chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. No jasne. Tutaj będzie sporo nawiązań do bajek, także musimy się rozglądać. O! Jednorożce! Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Ja biorę różowego. Ale ja bardzo chętnie pochodzę na piechotę, wiesz? Płotka. Oczywiście kolejny koń, który się tak nazywa. Ale ja jestem za tym, żeby tutaj troszeczkę pospacerować, powiem wam. Bo fajnie by było poodkrywać te miejsca. Dobra, to jest opcjonalne. Niech będzie. Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. A mnie zgoła oczy. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. Ja też bym wolała nie rozwijać tego, co Geralt chciał powiedzieć. Dobra, zejdziemy z konika. Dobra, tam jest Józio, ale ja bym się chciała zobaczyć... To on! Józio! Szlak! Zaraz go zagryzą! Nic go nie zagryzie, uspokój się. Nie da się tam wejść? Czy stamtąd żeśmy przyszli, bo to też jest dobre pytanie. Ej, nie, no na pewno nie przyszliśmy stąd. A może jednak? Okej. Nie wiem, ale jak widzicie, fajnie też gra nam pokazuje, gdzie możemy sobie wejść, a gdzie nie. Więc to też jest spoko zawsze. Dobra, uratujmy go, bo widzę, że będzie przyps. To on! Józio! Tutaj gra podpowiadała mi... Gra. Poradniki, że przez to, że to wszystko jest iluzja, to że niby... Tak, że tylko miecz srebrny wchodzi w grę, nieważne czy mamy do czynienia z wilkami, czy z czymkolwiek innym. Więc, no dobra, niech tak będzie. Nie lubię bardzo z wilkami się bić. Masakra. A
A ty, Siana, przepraszam, pomagasz? Robisz coś? Bo, że tak powiem, ja nie czuję efektów. No, naprawdę. Widzę, że Siana... Podejrzewam, że do tego, że ona ma po prostu stalowy miecz. Więc jej nic nie da. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie! Tam jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Nie przejmuj się. On zawsze kłamie. To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego 3 fasolkami. Wcale, że nie wiem. A w ogóle to uwaga na wilki! Dobra, pogadajmy może od dołu. To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Na pomoc! Wilki! Jezu, XD po prostu. Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt. 3 razy nikt. Na pomoc! Wilki! Ojej. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął. O, nie, nie, nie. Na pewno nie. Oczywiście, ale gdyby. To kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem. Najbardziej ludzkim człowiekiem. W całej bajkowej krainie. Ludzie! Wilki! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? Nie dziwi mnie ta reakcja. Miałabym bardzo podobną. No dobra, pora na nas. Uważajcie na wilki! O Chryste, panie. Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. A więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, 3 świnki, złotowłosa i 3 niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, to do roboty. Dobra, znajdź 3 magiczne fasolki, udaj się do 3 świnek, 3 niedźwiadki, do babci. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każe złotej rybce wyjść na brzeg? O, patrz! Nilfgaardzki cesarz wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Twoje nowe odzienie zobaczyć mogą tylko ludzie mądrzy i w świecie obyci. Mamy nawiązanie do tego, nowych szat króla. Spoko rzecz. Dobra, możemy się teraz poprzechadzać po tej krainie. Musimy tylko uważać, żeby nie zrobić nic Salineczce przez przypadek, bo... Ona tutaj gdzieś sobie spaceruje. I łatwo ją nadepnąć. I co jest? A, bo ja z pięści chciałam bić to dziadostwo. Ciekawe po co. No to jakiś czas będą nam wyskakiwać krzaty. A to był chyba szczurołap.
pobiegały tutaj szczury przez chwilę. Dobra. To sobie pospacerujemy. Trzy misie. Trzy stołki, trzy łóżka, trzy miski. Jedne trochę za duże, inne za małe. A część sam raz. Czemu Złotowłosa nie żyje? Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana, że ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze. Tutaj mamy zaczarowane jedzenie i podobno ono... jakby to powiedzieć... Ło kurcze! Dobra, mam aż zbroję już zepsutą. O, to naprawiamy. Dawno nie miałam zbroi zepsutej. W sumie nie zdarza się to aż tak często, powiem szczerze. Dobra. Ach, te niedźwiadki. Dobra, może teraz będę obrywała mniej. Fajnie by się było nie wpieprzyć w jakiejś, wiecie, dół. To nie będzie dobre. Dobra, niedźwiedziątko chyba zostawimy na koniec. Okej, albo i nie. Geralt, nie waguj mi się teraz, proszę. Tak jak myślałam, niedźwiedziątko na koniec. Dobra, jak super po prostu, bajecznie. Było powiedziane, że trzy nic pilnują jednej fasolki. Czy mogło chodzić o te miski? Możliwe. Mogę to zebrać, Chryste. Trzy nic, ewentualnie trzy świnki pilnują. Bo w sumie tutaj były łącznie cztery osoby, tak jakby. Olśniewające, prawda? Moje nowe szaty są wprost olśniewające. Ależ jak najbardziej. Mogę się przemedytować godzinę. Jak nie mogę tego zrobić? Co za... Ej! To było bardzo dziwne. Nie wiem, czy to widzieliście, co się stało w sumie. Weszłam sobie w medytację. Aha, to tak to teraz działa, okej. Mamy chyba trzy świnki. Nie, to dom babci. Czyli czerwony kapturek. Okej. Słuchaj, no, możemy porozmawiać. Ciszej, kurwa, moja głowa. Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsa. O, Siana, kopela, trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No, czego chcecie? Ciekawe, gdzie jest Rumcajs. Możesz się z nami napić. Zawsze możesz napić się z nami. Co teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią, klin klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Tak, rodzinne niesnaski. Dobra, a fasolki? Nie, nie chcę z tobą pić. Ja pierdzielę, ten pad mnie wykończy. Kurna! Wydziedziczyli mnie. Jezu, nienawidzę tego. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... Gdzie ona jest? Mów! Cii, nie tak głośno! Mogę głośniej.
Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zozie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! Co, wchodzimy do studni chyba? Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię, pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale to nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. Cię. Wiemy coś z tego. Masz podobny los w sumie. Jezus. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec, to proszę, wykaż się. Skocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! No dobra. Czemu tam są jakieś dziwne dźwięki z tej studni? No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie nóg. Może lepiej nie? Dobra. Mamy. Wróć do Siany. Niech będzie. Ciekawi mnie, gdzie wypłynę. Czy to złota rybka? Nie. Przez chwilę mi się wydawało, że coś tu było. Ej, no gro. Masakra. Dobra, widzę, że Siana podeszła już tutaj pod to jeziorko. O, proszę bardzo. Jak połów? Udany. Patrz, co mam. Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Tam też mamy bajkę. Nie wiem, czy ją widzicie. Siana, niech będzie. Jezu, kliknę. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Niech zgadnę. Wcielisz się w rolę wnusi? A ty w myśliwego. No dobra. Tam było nawiązanie do bajki chyba Stoliczku nakryj się. Znowu? Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Przecież Siana jest czerwonym kapturkiem. Jakiś problem? Oby nie. Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu... Czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej zjeść.
Ałano. Okej. Okay. Podpalę cię troszeczkę. Mogłabym sobie... Mogłabym nie umierać. Czemu nie mogłam wejść w ekwipunek? Co to miało być? Dobra, zacznijmy od tego, że jednak sobie nałożę olej przeciwko istotom przeklętym. I napijemy się dekoktu, bo obrywałam dosyć solidnie. Oh, Jezu, gro, nie zacinaj się. Panie wilku. Dobra. Dawno nie walczyłam z wilkołakiem, musicie przyznać, no nie? Kurczę, tyle walk z bossami ostatnimi czasy. Tylko gorzej, że już potem nie wstanie. No i do widzenia. Pamiętasz, co Juzio mówił o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknął. Mhm. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No, to jesteśmy krok bliżej celu. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Szlachetni kawalerowie tu są. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Kedu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach, aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Może nie będę tego mówić? Sporo przeszłaś. Tak, a moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. Dobra, starczy pogaduszek. Chodźmy. Dobra. To co teraz? Kolejna jakaś bajka do odwiedzenia by się przydała. Może Mówiłaś byśmy... Annę Henriettę? Żartujesz? Uwielbiałam ją. Moja młodsza siostrzyczka, taka piękna, taka słodka. Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała, może nie mogła. I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną. No, proszę cię. Uf. Oj, Geralt, Geralt. A mówią, że to ja jestem okrutna. Dobra. Jesteśmy gdzieś, ale to jest znowu ten domek. Ja w sumie z wilka sobie nie wzięłam rzeczy. Kapsle kork... Po co mi to? Chyba wiem po co.
Dobra, udaj się do trzech świnek. Ciekawi mnie tylko, gdzie jest room size. I calineczka. Uważaj, skrzaty! Serio? Znowu? Nie spodziewałam się tak szybko. Tutaj jest sporo ukrytych właśnie nawiązań do bajek. Może młynek by się przydał jednak na coś. Masakra. Ajajaj, na szczęście mieliśmy rozładowanie. Dobra. Sprawdźmy dalej. Tutaj już kraina nas dalej nie puszcza. Mamy niestety ograniczony obszar delikatnie. Ale to nic nie szkodzi. Okej, pad mi zawibrował, nie wiem dlaczego. Tu jest jakaś chatka, puchatka. A co my tu mamy? Naprawdę? Tak po prostu jest zamknięte? Okej, mamy kolejnego jednorożca. Mamy też tęczę. A przynajmniej mieliśmy. Tutaj znowu nowe szaty króla. Chyba. Nie, szczurołap sobie chodzi. A tutaj? O, to domki świnek, kojarzysz, nie? Były sobie świnki trzy, świnki trzy. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. To może być to. Te króliki to też by było nawiązanie do czegoś, bo nie przypominam sobie takich królików. Dobra, nie wiem, gdzie jest calineczka. Ale wiem, że tutaj musimy iść też ewentualnie do zamku Roszpunki. Zawsze wchodziłyśmy na górę po warkoczu, ale... Co, znowu skrzaty? Tak. Znajdziemy inny. Zaczęłam zadawać im większe obrażenia. Ciekawe dlaczego. To było chyba jakieś krytyczne, no bo... Ja pierdzielę skrzacie, głupi. Dobrze, Siana nie może tu zginąć. No dobrze. To wieża długowłosej? Zgadza się. Jeszcze wyższa niż ją zapamiętałam. Czekaj. Pamiętasz, co Józio mówił o trzeciej fasolce? Jest u łysego parobka głęboko pod ziemią. Tak to. To musi być to. Chodź. Dobra, czyli nie zostało nam w sumie dużo tej krainy, wam powiem. Tylko jak tam wejść na górę? Chociaż jest jeszcze tutaj parę rzeczy, muszę wam powiedzieć, więc myślę, że będziemy je ewentualnie... Możemy się podciągnąć, potem przeskoczyć. Skoro tak mówisz, ja poczekam na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Naprawdę? Spodziewałam się, że Geralt zrobi coś innego. Okej, dziękuję. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark. Masakra. Chociaż z długowłosą wcale nie będzie lepiej, powiem wam za chwilę. Jest osobą jedną z wielu, którą po prostu musimy odwiedzić. Tym mamy też rzut na krainę. Na drugi koniec tęczy się udamy, która jest tam. Mamy też tutaj jeszcze właśnie to miejsce i tam jest dziewczynka z krzesiwami. Znaczy z zapałkami, przepraszam.
Tam są chyba domki trzech świnek. No jest jeszcze tego trochę. Jeszcze jest gdzieś tutaj gęś Balbina. Więc też fajnie by się było tam dostać. Czy tutaj jak wejdę, to nic mi się nie stanie? Nie. Wejdę tędy. Super. Oj, nie w ten sposób. Dobra, a może wejdziemy jednak inną stroną? Na przykład tędy. No, nie do końca. Czyli jednak wspinanie się po schodach. Okej. Jesteśmy chyba na samej już górze. Ależ ta wieża jest pełna wszystkiego. Jeszcze wyżej. O, i mamy. Nie dziwię się, że nas upiór długowłosy zaatakował, jak się kobieta powiesiła. Okej, okay, a co ona sobie przyzywa, przepraszam? A, bo ona jak Banshee działa, dobra. Dobra, ja mam znowu miecz popsuty, także pozwólcie, że to ogarniemy na szybciocha. I najlepiej by było chyba Erden użyć w ogóle. Tutaj na nią. Więc używamy. I teraz... bez większych raczej problemów. Dobra, szybko tylko zniszczyć tych parobków. No i już zaraz powinno być po niej. Masakra. O, tutaj jest też to zaczarowane jedzenie. Że bodajże jak się odwrócimy, to ono się pojawi z powrotem. No, tak jest dokładnie. Mamy fasolkę żółtą. Proszę, żółta fasolka. Jednak opłaciło się to całe wspinanie. A ja mam stąd teraz zejść. Tam jest woda na dole? Wiecie, nie chcę jakieś gafy popełnić. Na to wychodzi. I jak? Fasolkę mam, ale długowłosa. Znudziło jej się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Dzisiejsi faceci. Mięczak i modnisie. I dlatego właśnie wybrałaś sobie wampira? Detlaf. On był narzędziem. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. No dobra. A możemy jeszcze pogadać, widzę. Od początku chciałaś go użyć? Nie. Na początku po prostu mnie zaintrygował. Wiesz, jak to było? Kilka lat temu w Metinie miałam tam opchnąć łupy u znajomego pasera. Kiedy się targowaliśmy, do środka wszedł Detlaf. Chciał sprzedać srebrny świecznik. Trzymał go przez sukno. To mnie zaciekawiło. Wyszłam za nim, śledziłam go, ale szybko połapał się co i jak. No tak. Nadludzkie zmysły. Skręcił w ślepą uliczkę. Kiedy weszłam tam za nim, wyskoczył zza węgła, pokazał zęby. Chciał mnie wystraszyć. Ale to nie zrobiło na mnie wrażenia. W końcu sama jestem potworem, co nie? I co było dalej? Wyższy wampir nie zrobił na tobie wrażenia? No, no. Nie wiem, czy gratulować odwagi, czy współczuć głupoty.
Zawsze dobrze dogadywałam się z groźnymi miliczkami. To miała być aluzja do mnie? O matko, świat nie kręci się wokół ciebie, Geralt. Ale w gruncie rzeczy trochę go przypominasz. Dusisz w sobie emocje i udajesz obojętnego. Widzisz, gdy poznałam Detlafa, jakoś instynktownie wiedziałam, że on tak naprawdę nie chce zrobić mi krzywdy. Że próbuje mnie przegonić, bo sam się boi. Teraz już rozumiesz? Powiedzmy. I co było dalej? Zaczęliśmy rozmawiać. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i się we mnie zadurzył. Z początku mnie to nawet bawiło. Ale tylko z początku. Bo on nie kochał jak człowiek, tylko jak zwierzę. Na zabój, bezwarunkowo, dziko. Ciężko odwzajemnić takie uczucie. Nawet komuś mniej pokiereszowanemu ode mnie. Więc któregoś dnia po prostu zniknęłaś? Tak, nie dałoby się inaczej. On by nie zrozumiał tych naszych... Zostańmy przyjaciółmi, nie zasługuję na ciebie i tak dalej. Ale potem, kiedy postanowiłam, że jednak wrócę na stare śmieci... Przypomniałam sobie o nim i pomyślałam, że może mi się jeszcze przydać. I grasz z ogniem. Pewnie, że tak. I albo się poparzę, albo puszczę wszystko z dymem. Innej opcji nie ma. No dobra, o to już pytaliśmy, no nie? Chyba tak. Po tym wszystkim, co zaszło, nie boisz się spotkania z Detlafem? Poradzę sobie z nim. Skąd ta pewność? Ty na niego patrzysz jak wiedźmin i widzisz potwora, a ja wiem, jaki jest naprawdę. Możesz być spokojny. Dobra, chodź. Jeszcze trochę i będziemy mogli się pożegnać z tymi cholernymi bajkami. Dobra, wiemy, że trzy świnki mają fasolki, ale musimy się najpierw jednak udać do dziewczyny tutaj z tymi zapałkami, czy tam krzesiwami. Jak zwał, tak zwał. Standardowo skrzaty. Najgorsze jest to, że jest ich dosyć sporo i one wszystkie akurat atakują mnie. Dobra. Dobra, bo ja mam jaskółkę, ona nic nie daje. Masakra. Czy jak wejdę sobie teraz w medytację? Tak, mamy to, co chciałam. Dobra, dziewczyna z krzesiwami. I co ciekawe, tutaj jest, moi drodzy, zadanie poboczne. Więc zbierzemy. Zesperowana gęś, mieszkańcy bajkowej krainy. Ktoś dybie na moje życie, odkąd sprowadziłam się tu z zamku w chmurach, czuję się obserwowana. Pomóżcie mi, nie będzie za późno. Gęś Balbina, znana jako gęś znosząca złote jaja. Wiem, że Juzio mówi, że to on, ale to nie on. Pamiętnik, to już czytaliśmy. Mamy zadanie poboczne. Cenię od gęsi. To coś nowego. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? Prawdziwy wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. O Boże, jak to brzmi. Zobaczmy, jak stoimy z czasem, bo to może być dobre pytanie. Myślę, że zdążymy jeszcze zrobić to zadanie ze złotym jajem. Bo wtedy... O, koziołek matołek! Ja piernie, ale super. Ja pierniczę. Był tak blisko. Uważaj, skrzaty! Ile jeszcze was zobaczę w tym świecie? To jest najbardziej wkurzający przeciwnik, powiem wam. Dobra, fasolki wszystkie zbierzemy chyba w kolejnym odcinku dopiero. Bo ten musiałby trwać wtedy godzinę. O, tu będzie celineczka. Czy ja już ją zdeptałam? Nie, tu jest celineczka.
Uważaj, Waść! Dobra, udało się ją znaleźć, fajnie. To teraz jej nie zdepczmy. Bo dopiero będzie nieprzyjemnie. W sumie tu też mamy świnki od razu, możemy załatwić sprawę. Albo i nie. Dobra, spróbujmy dostać się do gęsi Balbiny i załatwić jeszcze jej problem w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tylko nie spotkaliśmy Rumcajsa chyba. Ale to nic, nie potrzebujemy go wcale spotykać, wydaje mi się. W domu jej nie ma. Jak to nie ma jej w domu? Pióro złamane. Doszło do walki. Siana pewnie ma takie XD. Pióro złamane. Doszło do walki. No sporo tych piór złamała. Wierzę. Gęś musiała mocno bić skrzydłami. Albo ktoś ją skubał. O kurcze. Ale zabójcze. Dobra, tu coś jest. Hej, patrz, tam między drzewami. Jakiś owoc, czy coś? Bandyci? Tutaj bodajże wszystko mieliśmy bić ze srebrnej broni. Dobra, ten będzie walił do mnie z kuszy. To jest Rumcajs! No nie wierzę. Rumcajs zabójcą. Klatce ją trzymaj? Lepsze jaja złożę na wolnym wybiegu. Gdzie mam? Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie. Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. Okej, okay, dzięki. Hej, patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. Ha! Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Co prawda wolałbym magiczną fasolkę, ale nie będę narzekał. No i jasne, że nie. To wiecie co? Spróbujmy jeszcze znaleźć magiczną fasolkę u świnek. Zlecenia na bestie? Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. W sumie spędziłem kiedyś w Beauclair kilka beztroskich miesięcy. Może dlatego mnie tu ciągnęło. No tak. Jeśli raz odwiedzisz to sam, zawsze będziesz chciał wrócić. Jasne, skrzaty. Przecież nie ma innych przeciwników, tu są. W tej krainie baśni. Przepraszam bardzo, bardziej wkurzających, bo to o to chodzi. Wiecie co, zdobędziemy jeszcze tą trzecią fasolkę, bo tak będzie chyba lepiej. I dopiero zakończymy, a dziewczynkę z krzesiwami sobie zostawimy na kolejny odcinek, bo to już będzie taki moment wyjściowy z tej krainy. Więc tak. Dobra, nowe szaty. Tu jest jeszcze ta końcówka tęczy. To też by było istotne. A ja tutaj byłam i nie mogłam nic zrobić. Chyba, że mam zdmuchnąć ten dom. O kurde, ale świniaki. Jak one się tam zmieściły w ogóle? Ale mają fajne czapunie. Nie spodobało im się to. Powieszę sobie ten łeb. Łeb usiodła świni? No chyba nie. A, one się jak dziki zachowują. Dobra. W porządku. A ładnie mi przypieprzyła ta świnia. Masakra. Jezu! Co się dzieje? Dobrze, że mam adrenalinę w razie czego. Właśnie mnie zabiły. Małe, trzy małe świnki. No ja nie wiem, czy one są takie małe. Dobra. Jeszcze ty. Jeju. Magiczny pył z nich jest. Ale ja potrzebuję fasolkę. Mamy ją.
zły wiedźmin chuchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? To takie dziwne? To takie dziwne? No bo wiesz, przyszedłeś taki naburmuszony, mamroczesz tym swoim monotonnym barytonem, a tu proszę, dowcip. I to całkiem udany. No dobra, my tu gadu-gadu, a robota czeka. Fasolki same się nie posadzą. Teraz właśnie. Trzeba je tylko posadzić na tej przecince, zawierzą długowłosy i przygotować się na spotkanie z gigantem. I co? Podoba ci się tu? Nie, w ogóle nie lubię magii, iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko. Kawaler starej daty, co? Lubię tak. Ta, ale my idziemy na koniec tęczy i to będzie ostatnia rzecz, którą jeszcze dzisiaj zrobimy. A na kolejny odcinek zostawimy sobie właśnie zasadzenie tych fasolek i mamy garniec ze złotem. I mamy złoto głupców. Tak w sumie garniec się zamienił w panterę. Przez chwilę mi migło, jakbym miała tu drugi poziom, ale nie może mieć tu drugiego poziomu. I to tyle. Dobra, moi drodzy. To w takim razie już sobie zostawimy tą dziewczynkę z krzesiwami i magiczne fasolki na kolejny odcinek. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. No i co, trzymajcie się i myślę, że w kolejnym odcinku już wyjdziemy z tej krainy. Do kolejnego materiału, cześć!